Witajcie, moi drodzy, na tej pięknej wyspie z tajemniczą budową, działem, która zestrzeliła naszego Sunbeama, nasz ratunek. No, w tym odcinku Subnautiki wyruszamy, aby zwiedzić placówkę obcych. Nic innego nie pozostało nam tutaj, tylko zwiedzić placówkę obcych. Być może uruchomić... portal i zobaczyć, dokąd nas poprowadzi. Akurat takie rzeczy to ja już wiem, bo grę znam, grałem już, więc wiem, co tutaj robić, gdzie iść i czego się teraz można spodziewać. Dlatego szybko nam pójdzie. Mamy kostkę. Okej, nie ma sprawy, tak też zrobimy. Tu będzie kostka także. Nie ma miejsca w ekwipunku. No proszę, proszę, jak pięknie, nie? No i super, napijmy się wody. Brawo, ja. No i zaraz, kostka. Pobierzmy dane. I lecimy dalej, do windy. Juhu! Dobra, zjeżdżamy na dół. No, głodny jestem. Trzeba by było sobie zjeść drzewko bulbowe. Mamy miejsce na naszego cyklopa w przyszłości. I wejdziemy sobie tutaj na górę, a właściwie, no dobra, zeskanujmy jeszcze to. Karabin obcych. Wygląda troszeczkę jak ten karabin unieruchomiający tak naprawdę, który będziemy mieli w przyszłości. Jeszcze jedna kostka, chyba już nie ma miejsca w ekwipunku, znając życie. Wywalimy sól niepotrzebna, nie mogę tutaj nic wywalić, nie? Mogę zjeść, to mi nic nie da. Tutaj mamy... portal, który oczywiście jest nieaktywny. No trudno. Kostki sobie nie wezmę. Ale też nie wezmę tej tabliczki. No niedobrze. Za dużo mam tego wszystkiego, nic nie mogę opuścić. Jak sobie to zjem, to sobie zrobię kuku, ale trudno. Weźmiemy to. Zrobimy co trzeba na wyspie. I uciekamy. Weźmiemy sobie jeszcze próbkę weźmiemy, tylko do wody dojdziemy, powyrzucamy parę rzeczy niezbędnych, które nam nie są potrzebne. I będziemy wracać do naszej bazy, aby się troszeczkę odciążyć. Dobra, także możemy przejść dalej. No już, możemy przejść jak najbardziej. Tutaj nic nie ma, oprócz tego tutaj, co nam najbardziej interesuje. Rdzeń energii. Zróbmy jeszcze samo skanowanie, a co tam? No i jesteśmy i zainfekowani. Detecting skin irritation and immune system response.
further data required to identify a bacterial strain. Wow. No dobra. No i mówi nam, że jesteśmy zakażeni. Control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable. Okay. Nie możemy wyłączyć broni, ponieważ planeta jest pod kwarantanną. Jesteśmy pod kwarantanną, czyli niestety, że planeta jest, nie możemy uciec z tej planety. Musimy najpierw wyłączyć działo, a żeby włączyć działo, trzeba się wyleczyć z choroby, która nas zaatakowała. Weźmy sobie tą kostkę, ona nam się też jeszcze przyda. Dobra. I cóż, tutaj było wejście tam, a my wracamy. Wracamy do naszej bazy. Pytanie, czy tędy? Czy nie tędy? Ja chyba. Może nam się uda tędy szybciutko wejść. 100 meters. No dobrze. Akurat nam się trafił nasz drogi warper, który chce nam zrobić kuku. Okej. Mamy przy sobie bajtka, jesteśmy prawie że uratowani. Jedynie co trzeba zrobić, to chciałbym powywalać sól. I starczy mi to na to, żeby zjeść sobie drzewo bulwowe. Już się ciemno zrobiło, ale szybko, zobaczcie, przed momentem było jeszcze jasno. Dosłownie się zanurzyłem na chwilę. I już, a nie, to było zaćmienie słońca. Spoko, rozumiem. Nie tak. Zawsze się mylę i zamiast zjeść, to upuszczam. No dobrze, to wiemy. Jeszcze sobie pojemy w taki sposób, jak możemy. Jest dużo rzeczy, które tak naprawdę są mi bardzo potrzebne, więc nie chciałbym ich wyrzucać. A. Dobra. Spoko. A, zaraz. Ja chciałem wziąć drzewo bulwowe ze sobą. Chyba, że mam już. Nie, nie mam. Jeszcze sobie to zjem. Jeszcze sobie raz je walnę i zjem. I jeszcze raz walnę. I zjem. I prawie już mamy zdrowie na maksa. Znaczy nie zdrowie, tylko jedzenie i woda. Dobra. Idziemy do bajtka i na nas czas. Trzeba wracać do naszej bazy, w której zgubiłem znacznik. Jest tam. A później miejsce spotkania załogi Aurora, suchy ląd. Chociaż mi się wydaje, że można by było jeszcze zahaczyć o biom, przy którym jeszcze nie byliśmy, ale już dostaliśmy wskazówkę do niego. Czyli jest to jellyfish, tak? Jellyfish? Nie jellyfish. Nie pamiętam. Jelly shroom chyba, no. Biom takich grzybów galaretowatych, że tak powiem. Tam są też węże. Węgorze takie ogromne. I tam jest baza. Chyba też Degassi, którą by fajnie by było odkryć. Ale to za chwilę. Najpierw trzeba się wypakować, opróżnić. Bo niestety mamy za dużo rzeczy przy sobie. Można by było też zrobić do bajtka schowek. Pozwoliłoby nam to troszeczkę więcej rzeczy podnieść.
No i to jest też myśl. Dobra, sobie myślę. No już jesteśmy ładnie blisko, 300 niecałe metrów od domu. No sporo nam rzeczy jeszcze zostało tak naprawdę do w tej grze do zrobienia. Zostało nam zbadanie drugiej wyspy. Biomu, który jest bardzo blisko tak naprawdę też, tego Jelly Shroom. No i później głębiny. Aurora jeszcze, patrzcie, zapomniałem. Dobra, powrzucajmy trochę swoich rzeczy, wszystkiego tutaj. Ale będzie pełen schowek, jak super. O, już nie ma miejsca. Chyba, że nie mam też tytanu, żeby zbudować drugą szafkę. No to wszystko mamy. Ciach. I gdzie jest tutaj nasza kapsuła ratunkowa? Mamy wiadomość. Oj, oj, oj. Ale ktoś tutaj się pluje. Takie rzeczy. No proszę, proszę, co ty nie powiesz? Dobra. Ja tutaj sobie myślę, że bardzo ważne by było, żebyśmy zobaczyli, jak się buduje schowek. Lit i tytan. Właśnie lit odłożyłem. Tytanu nie mam. Ale tytan to nie powinien być zbyt duży problem. Wystarczy poszukać trochę złomu. Na pewno tutaj gdzieś znajdziemy, bo tutaj stalkery grasują. Widzę, że już coś dźwigał w gębie. Jest ciemno. Zbyt ciemno. Nie podoba mi się bardzo. W końcu muszę tą latarkę zrobić, no. Bo się tylko denerwuje. O, jest złom. Okej. No i uciekamy. O, spadaj, spadaj, tam gadasz. Się denerwuje. Ryczy na mnie. Mi się ciebie nie chce słuchać, stalkerze. Może kiedyś się z tobą zaprzyjaźni, ale na razie jeszcze nie. Musisz się bardziej postarać. Teraz tak, co ja chciałem schowek zrobić, ewentualnie latarkę. Do latarki mi potrzebna bateria i szkło, czyli praktycznie w ogóle to nie jest trudną rzeczą do zrobienia. To czemu ja jeszcze tego nie zrobiłem? Nie mam pojęcia. O, tu się apteczka też przyda. Ale mamy tylko jedną miedź, czyli nie zbudujemy. Tytan mam i tam było jeszcze lit, żeby zrobić schowek. Bo to 4 diamenty to mógłbym zrobić, nie? Też by się przydało. Co jest ważniejsze? Chyba tamto właśnie. Czy ja mam 4 diamenty? 3 tylko. No to w takim razie nie. Schowek zrobimy sobie. Dobra. I umieścimy go sobie
w naszym bajtku. Dobra. Fajnie jest. Wydaje mi się, że to najwyższy czas. O, jest jasno, brawo. Miejsce spotkania to tam polecimy później. Jeszcze chciałbym sobie przypomnieć dokładnie, gdzie jest to. Zepsuła 17. Oj, nie chcę tak. O, super, nie dam. Wyleciał. Dobra. All systems online. Suchy ląd. I 17. Brawo. Jeszcze skoro jesteśmy na płciznach, to sobie szybciutko naprawimy naszego... Nie było tematu. Wszystko. Wiecie, jest wcześnie rano. Dopiero co wstałem. Jestem trochę zaspany, także z tym moim nagrywaniem dzisiaj to chyba niezbyt dobry pomysł z rana, bo jestem zmęczony i po prostu mogę gadać głupotę. Au. No, pięknie. Tu się magnetyt nam przyda znaleźć. Tutaj już coś mamy. Tutaj chyba nic nie ma takiego ciekawego. Au, ale walą we mnie. Oprócz skrzyneczki to chyba nic tutaj nie ma. Ups. To ty tak? No, no, chciałbyś, nie? Spadaj. Chciałeś mnie pyknąć. A to możesz spróbować. Ja się ciebie nie boję. Nie wiem, co w kolejności się tak naprawdę robi. Nie pamiętam, czy trzeba najpierw znaleźć inną wyspę. Czy po prostu tą, ten biom. Ale czy to ma różnicę jakąś? Chyba nie, możemy robić co chcemy, prawda? Ładnie, fajnie się tu pływa. Pamiętać trzeba, żeby sobie poszukać trochę więcej magnetytu. A najpierw postarajmy się znaleźć bazę Degassi. Chociaż wydaje mi się, że tutaj powinniśmy przypłynąć później, może nawet. Chyba w złą stronę płynę. Chyba tak. Ups, ajajaj, nie zauważyłem tego. No, chyba zrobiliśmy błąd i popłynęliśmy nie w tą stronę. Ale co, może nawet przydałoby mi się... O, nie wiedziałem, że oni też...
Nie wiedziałem, że oni też chowają się nie tylko w grzybach, ale w tym czymś. No chyba, że za chwilę grzyb się pojawi. Tak. A co to jest? O, jest. Trochę późno się wczytuje, no ale... Ale spoko. Dobrze jest. O ty, już chciałeś mnie zaatakować. Słyszałem cię. Słyszałem go. To jest bioreaktor. No dobra. Dobra, mamy szybko tlenu. O! Dobra, popłyniemy sobie tutaj. Oj, 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 weź. No dobra, teraz płyniemy. Peda. Parze do kowiec. Szydełkowiec, to trzeba uważać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Pomieszczenie wielofunkcyjne, brawo. No to mogliśmy na innej, na wyspie znaleźć, no ale mamy już tutaj. Też dobrze. Tutaj jest PDA chyba, jak się nie mylę, tak. Mamy filtrującą maszynę. Świetnie. Same skarby tak naprawdę znajdujemy tutaj. Mamy kolejne PDA. Tutaj gdzieś coś jeszcze? Aj, dotknąłem. Holender. Niedobrze. Niedobrze. Jeszcze dotknąłem? Jak to możliwe? Muszę użyć w takim razie. Jest PDA. Obserwatorium, brawo. Fajne rzeczy można znaleźć. No to na początku tak naprawdę gry można znaleźć takie rzeczy. Niepoukrywane. O kurczę, mam mało tlenu. Biorę i uciekam. Bo zrobię ten sam błąd co poprzednio. No dobra. No weź idź. Ale się zablokowałem. O, życie szybko rośnie. Super. Dobra. Płyniemy jeszcze raz. Może bardziej ostrożnie, tak? Tym razem. Powiedziałem to i za chwilę, znając siebie, wpadnę w macki tego parzydełkowca. Łóżko podwójne. Spoko. Chociaż nie mam tutaj nikogo, żeby ze mną się przespał. No ale... Cóż, donica ścierna. Ścienna jak najbardziej. Następnie... PDA. Czy coś... Jeszcze? Chyba nie. No, tutaj już nic nie ma. Wydaje mi się, że to by było na tyle. Wiem, że są jakieś jeszcze... A, jedno, no co ja zrobię, no? Coś mi się blokuje w ogóle. Nie, no tu już nic nie ma. Strasznie mi się blokuje. Wiem, że są jakieś PDA jeszcze. Teraz nie wiem, tu... O Jezu, naprawdę, zginę. Przez swoją nieuwagę. Wiem, że są PDA
gdzieś na ścianach, na zewnątrz jeszcze tutaj trzeba było poszukać porządnie. Ale mamy to tak naprawdę, co chcieliśmy, czyli pomieszczenie wielofunkcyjne. Nie wiem czemu, wydawało mi się zawsze, że to w innym miejscu jest. Tutaj widzę, że reflektor, czyli takie rzeczy można by było przeskanować. Dalej bioreaktor kolejny. Nie bioreaktor, tylko reaktor jądrowy. Tu był gdzieś reflektor właśnie. Okej. Okay. Spoko. I teraz jestem głodny. Tutaj drzwi grodziowych nie widziałem, ale akurat one mi są najmniej potrzebne. No, można by było przeskanować grzybka. Na przykład. Galaretogrzyb. Świetnie, czyli mamy kolejną ciekawą rzecz. Ja wiem, że gdzieś tutaj jeszcze PDA powinno jakieś leżeć. Chociaż widzę magnetyty, które też się by przydały jak najbardziej. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że to nie jest w tym miejscu, co ja kiedyś to miałem. To się wydaje mi kompletnie inaczej, w innym miejscu, niż jak kiedyś miałem to. To nie było w takim zaułku, to było na otwartej przestrzeni. Ta struktura. Czy one się regenerują w obojętnie jakichś miejscach? No bo ona nigdy nie była przy takiej ścianie. Tu kolejną mamy część reaktora. Weźmy go sobie. Źreniczek. Okej. No dobra, i trzeba by było teraz sobie znaleźć. Nie, na 100% ona nigdy nie była w takim miejscu, ta baza. I dlatego też nie wiem, czy znajdę tutaj gdzieś to PDA, bo ono było niedaleko na Ziemi, ale nie w takim miejscu. Nie w takim miejscu. No chociaż pytanie, czy ja chcę to PDA, bo tak naprawdę to mi wnosi wiele do fabuły, czy w sensie wytłumaczy parę rzeczy, tak? Ale no ja tak naprawdę znam tą fabułę, wiem co jest, co było, co się stało. Bateria się przyda. To zeskanowane już mamy. Okej. No, przejmować się nie trzeba niczym, bo na spokojnie mamy jeszcze trochę życia i energii. Głodni jesteśmy, ale to powinniśmy raczej, o tam jeszcze sobie popłyniemy, powinniśmy raczej dotrzeć spokojnie do domu, do bazy. Nie ma żadnego PDA tutaj. O, to się troszeczkę zdziwiłem. No, moglibyśmy się tutaj łatwo zgubić, nie? O, tam jest kolejna struktura. Którą widzieliśmy już dziś na początku, tu wpłynęliśmy, więc tak naprawdę tędy można wypłynąć
gdzieś łatwo. Tutaj nie ma wyjścia. O ty! Takie rzeczy. Takie rzeczy. To mi się wydaje, że wypłyniemy chyba tutaj nawet. Chyba tak. Coś jeszcze jest ciekawego? Wiem, że tam jak się popłynie, to też jeszcze coś jest. Ale nie wiem, czy chcę płynąć. Ja bym chciał teraz tak naprawdę wrócić do domu i sobie coś zjeść. Bo taki głodny jestem. Mamy noc. A może i nie. Może późny wieczór. Bądź wczesny poranek. Ale dobra, wracamy. Czyli mamy tak. Mamy placówkę obcych zaliczoną. Mamy pierwszą bazę degasji zaliczoną. Tylko, że nie mamy no niestety PDA wszystkich. Mamy te węgorze zaliczone. Teraz bym proponował na drugą wyspę popłynąć. Później Aurora. I wtedy już głębiny. Budowanie bazy oczywiście i głębiny. Ok. Teraz tak. Jako, że jestem głodny. No. Więc myślę sobie, że popłynę jeszcze sobie tutaj. Zobaczmy, czy są kostki. A, mam dwie, więc jedną mogę zjeść. Wody nie mam. Czyli trzeba zrobić. Próbkę chcę wziąć. Wracam do mojej bazy. Takiej bazy na szybko. I mam jeden tytan tylko. Czy ja mam więcej tytanu? Chyba nie, bo przecież... Ale mi się wydaje, że jedną doniczkę można zrobić tutaj na przykład. Po co doniczka? No wiecie dobrze po co. Ja nie mam zewnętrzna, a ja nie mam wewnętrznej doniczki. Tylko skrzynię plantacyjną. A to się... Cztery tytany potrzebne są. No nie, no to nieładnie. No to teraz trzeba poszukać pęcherzówkę albo sól. No jest ciemno. Tu jest chyba pęcherzówka. To mi się na szybko przyda. No niestety trzeba pomyśleć o swoim życiu najpierw i napić się wody. A następnie rozbudować bazę pewnie, co? Dobra, mamy jedną wodę. Mamy drugą wodę. Możemy sobie jeszcze zjeść źreniczaka. Chciałem, nie wiem, czy chcę źreniczaka zjeść. Chciałem go zeskanować najpierw. Może go wypuszczę za chwilę. Dobra, no więc tak, woda. Woda, jedzenie. Powinienem go wypuścić nie tutaj, tylko w swoim akwarium. Upuść. Ej, upuść miał być, a nie ten. Źreniczak, poczekaj. Dobra, chodź. Skoro nie chcesz, to chodź.
Na razie ciebie zostawimy, bo ty mi się przydasz. To wybudujemy później. Mamy magnetyt, mamy jeden jeszcze. Nie no, sporo mamy materiałów do zrobienia różnych ciekawych rzeczy. Moglibyśmy zająć się budową bazy. W tym wypadku, tylko że rzeczywiście potrzebna nam będzie jak najbardziej będzie potrzebny nam tytan. Czyli najlepszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to właśnie pozbierać sobie złom. Miedź, tytan. Znaczy miedzi. Złom mamy. Tu mamy. Moja. Mój. Spadaj. Dobra, pomieszczenie wielofunkcyjne, chyba wydaje mi się, że to dobry pomysł, żeby sobie zbudować na szybciutko, tam sobie wstawić skrzynkę plantacyjną. Prawda? I gdzie, w którą stronę będziemy mieli? Tutaj może sobie postawimy pomieszczenie. Wielofunkcyjne, o. Czego brakuje mi tytanu? Zaraz będziemy mieli, bo wystarczy przerobić sobie złom na tytan, to nie problem. Kolejny, kolejny, kolejny. Dobra, mamy sporo. Na razie tego nie chcę, żadnej tam sztabki. Tylko chcę mieć pomieszczenie. No i jest. Świetnie. O, tutaj sobie może... Dobrze. No ja wiem, to nie jest dom, ja pamiętam. Czy to... Mi się wydawało, że ja mogę takie coś budować na... Że to nie musi być na żadnych półkach. Ale, no właśnie, dziwne, że na grzybach mogę zbudować. A tu? Nie, na grzybkach mogę zbudować. Jest bardzo dziwne. No dobra. I tutaj na... W tej skrzynce możemy posadzić różne rzeczy, które później sobie znajdziemy. I czy ja mogę zrobić wewnętrzną skrzynkę plantacyjną? Pewnie, że mogę, co mi stoi na przeszkodzie. I tutaj sobie wsadzimy drzewko bulbowe. Świetnie. Następnie, co byśmy mogli jeszcze tutaj zrobić? Bioreaktor czy jądrowy? No nie, to jest jądrowym, to jeszcze. Bioreaktor, maszynę filtrującą wodę, aerożen moglibyśmy zrobić. To szafki. Jest sporo rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Może najpierw zróbmy. Ale to do bioreaktora potrzebuje zestaw elektryczny, czyli dwie sztuki srebra. Ja nie wiem, czy ja mam dwie sztuki srebra. Mam jedną tylko. No i to jest właśnie problem. To jest właśnie problem. Zobaczmy jeszcze w tym tutaj schoweczku naszym, w tej kapsule, czy my mamy więcej srebra? Jedna jest, czyli miałbym dwie na upartego, na aerożel też bym miał, a to chciałem jeszcze zasadzić smarman, który by mi się przydał.
Nie, no są rzeczy, które są przydatne w tym schowku. Zaraz. Weźmy tak. Zasadźmy galeryciaki. Następnie użyjmy naszego wspaniałego nożyka, żeby je ciachnąć. Bardzo źle zrobiłem, trzymam. Bo nie będę miał na aerożer teraz. Chyba jeden wystarczy, tak? Jestem pewien. Okej. I teraz sobie rozsiejmy troszeczkę tego paskudstwa. I wracamy zobaczyć, czy mamy rubiny, czy można zrobić aerożel z jednego galeryciaka, czy z dwóch, teraz nie pamiętam, z jednego, świetnie, a więc mamy aerożel, to jest świetną rzeczą dla nas. Następnie maszyna filtrująca wodę by się przydała. Mnóstwo rzeczy by się przydało. Nigdy nie zaczynałem, nie robiłem z tej strony, że nie mam jeszcze łóżka. Praktycznie nie byłem w Aurorze, a już mam, kurczę, maszynę filtrującą wodę, można powiedzieć. I aerożel w ogóle. No dobra. Czemu potrzebujemy tą maszynę? Miedziany przewód, czyli dwa miedzi. Potrzebujemy też zestaw elektryczny do... Zaraz. Co jest priorytetem? Może zestaw elektryczny. Gdzie jest? To jest tu. No nie, no jak najbardziej przydałaby się tutaj ta... Przydałoby się w ogóle nam fabrykator. Złota i próbka korala też mogę zrobić. Złoto jest. Do próbki korala chyba daleko nie trzeba. Okej, jedna starczy. Teraz wystarczy sobie zrobić to. A czemu by nie? Tutaj chcieliśmy zrobić sobie jeszcze to. Teraz potrzeba nam bioreaktor, czyli jeszcze jeden tytan potrzebujemy. Zobaczcie, cały tytan poszedł. Może nie cały, ale dużo. A tutaj chyba już wszystko zebrałem z tej tuby. No, może nie wszystko. No i mieć. Liczyłem na tytan. Jak chcę tytan, to nie ma. Tu będzie. Jeszcze zobaczmy tutaj, bo tutaj są zawsze ciekawe rzeczy. Kolejne. A, jednak mnie dorwał. Tutaj są jakieś jaja. O, srebro nie wziąłem, patrzcie. Co ja takiego mam cela? Nie mogę złapać. Dobra. Sól by się przydała do wody kolejnej. Jak najbardziej. Jest złom, który też się przyda. Też jak najbardziej. Świetnie. Teraz chcieliśmy zrobić sobie bioreaktor, jak się nie mylę.
pewno jest. Dobrze. Dobrze jest mieć go przy tym. Na razie nie mamy nic. To mamy. Ale dobrze, to jeszcze, jeszcze. Teraz... Może parę grzybków, bo jest pełno ich. Parę grzybków do czego? No, do bakterii. Do bakterii. Tak, do bakterii. Bakterii jak najbardziej. Lubię bakterie. Do baterii. To też do czegoś mi było potrzebne. Już sam nie wiem. Sam nie wiem. Latarkę chciałem w ogóle zrobić, nie? Szkoło mi brakuje. Nie mam przy sobie kwarcu żadnego. Jeszcze co chciałem zrobić? Też coś ważnego, tylko zapomniałem. A właśnie, dziękuję. Pani mi przypomniała, że utleniacz potrzebuję zrobić. Utleniacz potrzebuję zrobić. Tutaj jest nasz fabrykator. O, nie mamy prądu. Dobra. Zróbmy sobie utleniacz. Brawo. Następnie wodę. Taką lepszą już. Czy jak po polsku się mówi lepsiejszą? Możemy się napić lepsiejszej wody. Ekstra. Następnie co? To ja bym poszedł sobie do naszego bioreaktora i zasadził mu parę grzybków. Niech się robi. Ekstra. Dobra, mamy bioreaktor. Maszynę filtrującą wodę chciałem zrobić. Miedziany przewód jest tam potrzebny. Zaraz to zrobimy. Co to tak bulgocze? Zobaczcie. Co to było? Gejzer? Nie. Ale co mu taki pak? Zobaczcie, bąbelkuje coś. Z czego to? Nogi moje? Nie mam pojęcia, co mi tak bąbelkuje. Miedziany przewód potrzebujemy. Do maszyny filtrującej wodę, a Roger mamy. I jedynie jeszcze jeden tytan. Nawet tutaj. Wkurza mnie to już. I teraz będę zdenerwowany. Dobra, jest. Jest złom. Przerobimy go szybciutko na. Na tytan. I idziemy zrobić maszynę filtrującą wodę. Ale napakowałem tego wszystkiego w tym pokoju. No jest, dobra. Trzeba będzie troszeczkę wzmocnić naszą bazę, ale tu słuchajcie, słuchajcie, jest dobrze. Mamy skrzynki plantacyjne. Krwisty olej, czy ja mam? Chyba nie mam jeszcze. Jak mam, to mam gdzieś, nie wiem gdzie. Chyba nie mam. Mamy bioreaktor, maszynę filtrującą wodę. Więc wydaje mi się, że całkiem dobrze nam poszło. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam was do tego. A w następnym odcinku popłyniemy sobie na suchy ląd
i pozwiedzamy drugą wyspę. Dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa.